samorządowcy z terenu miasta i gminy Pelplin w ostatni czwartek w sposób szokujący niemalże zaskoczyli pelplińską młodzież. Powiedzieli, skierowali do młodzieży następujące słowa, aby wyjeżdżali z Pelplina. Dlaczego? Dlatego, że w Pelplinie nic się dla nich nie organizuje. Nie ma dla nich szansy na rozwój. Kto nie wierzy w prawdziwość tych słów, mógł oczywiście pojawić się na czwartkowej debacie zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury i przekonać się, że takie słowa faktycznie padły. Jednak ale jest w tym wszystkim pewne ale, jest pewien haczyk. Haczyk, który polega na tym, że debata miała być swoistym nowym otwarciem pomiędzy pelplińską młodzieżą a osobami decyzyjnymi z terenu miasta i gminy Pelplin, od których zależy jakość życia na co dzień nas wszystkich. W ubiegły czwartek zebrano się w Miejskim Ośrodku Kultury, aby podebatować na temat tego, czy pelplińska młodzież ma szansę na rozwój. Debata, podczas której po jednej stronie zasiedli przedstawiciele młodzieży, a po drugiej lokalni samorządowcy, udowodniła, że prezentując zgoła oddzielne stanowiska, które co prawda były zaimprowizowane na potrzeby tej debaty, że pomimo tego można podyskutować na temat spraw lokalnych, szukać dla nich rozwiązań, a nade wszystko nie należy bać się zadawać pytań i prezentować swoje własne stanowisko. Debata z racji fikcyjnych stanowisk zebranych stron miała z jednej strony mieć charakter szkoleniowy, z drugiej strony była natomiast szansą na poznanie samorządowców Pelplina przez młode osoby i zawiązanie wspólnego języka. Również odciągnięcie samej młodzieży od komputerów, a zainteresowanie ich sprawami lokalnymi jest wartością samą w sobie, ponieważ kto jak nie młodzi za już kilkanaście lat przejmą władzę w mieście, władzę samorządową. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, a potem młodzież, to w jaki sposób powstaje lokalne prawo, co robić, aby lokalne prawo było prawem jak najlepszym i jaki wpływ mają na to wszystko osoby związane z lokalnym samorządem. Takie debaty jak ta, która odbyła się w ostatni czwartek, są, trzeba to powiedzieć jasno, rzadkością w innych miastach na terenie Polski. Możliwe jest jednak, że już wkrótce odbędą się kolejne debaty zorganizowane z udziałem młodzieży, podczas których młodzież będzie mogła podyskutować na temat spraw lokalnych, na temat swoich bolączek z samorządowcami z terenu miasta i gminy Pelplin. Podczas czwartkowej debaty deklaracja taka padła, chęci takie zostały wyrażone i teraz pozostaje czekać na kolejne spotkania młodych z samorządowcami z terenu miasta i gminy Pelplin. Pierwsza lekcja samorządności, co prawda ćwiczebna, co prawda nie była w 100% na poważnie, ale się odbyła. Teraz pora na kolejne kroki, na kolejne lekcje z zakresu samorządności lokalnej.